Cześć, witajcie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj nagrywam dla Was w sumie długo wyczekiwany przez Was film. No i przeze mnie też, a jest to open box paczki i to nie byle jakiej, ponieważ z wymianki, z oliwką z kanału ze Świnką Morską Świat. Tutaj mamy napis dla słodziaków, jeszcze była oczywiście naklejka, bo przed chwilą przyjechał listonosz, ale już ją odkleiłam. Jest bardzo dużo różnych ozdobień. Tutaj jest też bardzo ładna naklejka, taka czekoladka. I ogólnie Oliwce przyszła paczka w 2 dni, a wysłałam normalnie zwykłą pocztą, a Oliwka wysłała priorytetem, się chyba wymawia tak, oraz z ubezpieczeniem i szła aż tydzień, także no naprawdę. To tak naprawdę pewnie w ogóle na to nie patrzą, ale paczka w końcu jest. Także no otwieramy. Okej, paczka już odpakowana. Do środka jeszcze nie zaglądałam. Mamy u góry jeszcze takie folie bąbelkowe, żeby się nic nie pogniotło. Na samej górze znalazłam list oraz lista rzeczy. Bardzo się cieszę, wyjmuję z oliwki. Zobaczę, czy mogę Wam pokazać list. Tak, mogę przeczytać. Bardzo ładnie jest w ogóle ozdobiony. I mamy tak. Hejka, z góry przepraszam za pismo. Masz bardzo ładne pismo. W paczce znajdziesz głównie rzeczy dla psiaków, ale znajdziesz też coś dla siebie, Franka i Okrucha. Mam nadzieję, że rzeczy się spodobają i zasmakują. Radzę numerki otwierać po kolei. Woreczek z gratisami fajnie by było, jakbyś otworzyła na końcu. Życzę Ci miłego otwierania. Mam nadzieję, że pieski chociaż jednej rzeczy nie miały. Pozdrawiamy ze Świnką Morską Świat. Bardzo miły liścik. Lista rzeczy. Ale może najpierw będziemy patrzeć na produkty, a później na listę rzeczy. Co to jest? Już widzę super rzeczy, ale szukam jedynki. To jest chyba tak, tutaj mamy jedynkę, ale super, moje psiaki uwielbiają tą serię. Ale nie miały jeszcze tych całych takich filetów. I to jeszcze są skaczki. Na liście rzeczy właśnie patrzę. Let's Bite Duck Filet. Super, to ma bardzo fajny skład. Bardzo dziękujemy. Szukamy dwójeczki. Nie, to tutaj mamy 12. Może poszukam i dam Wam znać. O, mam 2, ale super. To jest cygaro ze strusia. Tak, na liście rzeczy mamy cygaro ze strusia Okanis. Bardzo fajne. Ono jest jeszcze właśnie takie dla małego psa. Także no nie wiem, który piesek dostanie, albo po prostu dam im na pół. Bardzo, bardzo fajne. Szukam już następnego numerku, czyli właśnie 3. Jest to taki pasztecik Butcher z Biofoods. I na liście rzeczy pisze Butcher z pasztecik, także bardzo, bardzo fajny. Ta seria Biofoods ma też dobry skład i ten pasztecik ma 150 gram, także dziękujemy, nigdy nie mieliśmy. Mamy żwacz mielony z macet, to jest numer 5. Ja się bardzo cieszę. Nigdy nie mieliśmy, a zawsze chciałam kupić. I on będzie fajnym dodatkiem do suchej karmy, bo mokrą jedzą z chęcią moje pieski, a suchą zjedzą po prostu jak są głodne. I bardzo fajnie. Mieliśmy tylko żwacze, tylko takie gryzaki, a mielonych jeszcze nie mieliśmy. Aha, i właśnie z tego, że to zobaczyłam, ominęłam 4. Ale mega, mega Ci dziękuję za te żwacze. I już patrzymy na 4, szukamy 4. Ulala, 4 to są szprotki z Satrapet. Kiedyś mieliśmy i Lady naprawdę smakowały. Luna czasami też jadła. A Lady to ubóstwia, także trafiłaś. I 6. A jest to taka słodziutka świneczka. Zobaczcie. Ma jeszcze taką piszczołeczkę. Jeju, ja nie mogę, jak ona jest słodka. Już Lunie muszę pokazać. Luna? Zobacz, to twój nowy misiu. Twój nowy misiu. Ale fajny misiu. Luna wzięła się za zabawę, a ja oglądam resztę rzeczy. Znalazłam numerek 7 i na liście patrzę. 2 razy kabanosy Vitacraft, łosoś i warzywa. Tutaj pierwszy smak to łosoś, a drugi to warzywa. Nie mieliśmy w sumie tych 2 smaków akurat, a całą resztę z ich kabanosów z firmy Vitacraft mieliśmy, także się bardzo cieszę. Pieski przetestują. Znalazłam 8, z której też się bardzo, bardzo cieszę, bo jest to puszka Carnilove 400 gram. My nigdy nie mieliśmy mokrej karmy z Carnilove'a.
U nas w zoologiku jest dość mały asortyment i tam nie ma takich puszek. I jest to smak łosoś, jeśli dobrze kojarzę. Łosoś i indyk. Coś może źle powiedziałam, ale no to z tego powodu, że się bardzo cieszę. Tutaj mamy jeszcze taką ulotkę. Bardzo fajnie. Dziewiątka. Tutaj mamy taki szarpak masywny. Lady będzie zachwycona. I mam na liście mamy napisane, że to sznur tatrapet. Bardzo fajny. Też się tak fajnie wygina, że jest taki twardy. Więc Lady będzie na maksa zadowolona. Luna już taki swój ma, tylko że taki malutki. I dla Lady po prostu był za mały, a teraz Lady będzie miała swój. Dziesiąteczka. To są takie smakołyki, takie fileciki z Trixie, 80 gram. I na liście pisze, że to są smaczki z Trixie. Także bardzo fajne, są o smaku kaczki. Też mają spoczko skład i dziękujemy również za nie. Jeszcze takich nie mieliśmy. Z tej serii premium mieliśmy inne, ale tych jeszcze nie. Numer 11. I tutaj widzę firmę, której jeszcze nigdy nie mieliśmy. Jest to firma Kociożko, produkt polski. I są to jelita, 50 gram. Gryzaki dla psów i kotów. Bardzo fajna paczka. To jest taka właśnie 50 gram. Jeszcze takiej nie widziałam. Moje pieski kiedyś miały jelita, tylko że z macet i im bardzo smakowały, także bardzo fajnie. 12 Ontario i tutaj jest taki smaczek 15 gram. W takim bardzo ładnym opakowaniu. Z takim jorkiem to pewnie oznaka, że to dla małych piesków. Po polsku tutaj mamy jakiś składzik. A z tego co wiem, to właśnie Ontario ma fajny skład. Do większości. I tutaj pisze, że to jest Cabanas Ontario. Także dziękujemy. I 13, ostatnia rzecz na liście, bo tak to są jeszcze gratisy i coś dla mnie, z tego co widzę. Zobaczcie, jest to tunel brzozowy, bardzo go chciałam kupić. Tutaj macie właśnie 13, bardzo ładny. Już widzę okruszka, który sobie w nim biega. Tutaj ma jeszcze kilka wejść, 4 wejścia oprócz tych dwóch głównych. I to jest takie super. Naprawdę, myślę, że okruszkowi się spodoba i okruszek też bardzo dziękuję. No i 14 numerkiem na liście jest coś dla mnie. Jest to zapakowane w takie piękne pudełeczko tekturowe. Tutaj ma takiego jednorożca słodkiego. Tutaj taką wstążeczkę, także otwieram razem z Wami. Ojeju, co ja tu... Aha, dobrze, to się podnosi do góry. Ale to ślicznie jest zapakowane. Mam tutaj zestaw naklejek. Tutaj napis smacznego. Ojeju, ale super. Wow, dziękuję. Pokażę Wam po kolei rzeczy. I pierwszą rzeczą jest taki zapachowy tea light. Nie wiem, jaki on ma zapach, ale mi coś tak pachnie właśnie jakąś... nie wiem w sumie, takimi owocami lasu. Mamy tutaj takie żelki. I mamy tutaj właśnie 3 takie. Takie 3 różne smaki. 2 lizaczki. Jeden jest o smaku coli. Drugi o smaku wiśni. Dawno nie jadłam w sumie takich lizaków. Dziękuję. Tutaj mamy gumkę do zmazywania w kształcie takiego loda. Bardzo ładna. Stroli takie mała paczka żelków. Bardzo fajna. Widzę tutaj też 2 takie gumy z mamby. Malinowe. Uwielbiam takie. Dziękuję. O, tutaj jest chyba taka guma coś w stylu szok. Też bardzo takie lubię. I tutaj są jeszcze... Wow, mam czasy w takiej paczki. Paczki, paczkę. Nigdy takich nie widziałam. U mnie w mieście chyba takich nie ma. Aż się zdziwiłam. A ja też bardzo lubię te truskawkowe mentosy, także trafiłaś ze słodyczami. Tutaj Wam pokażę wszystkie naraz. Tak się prezentują rzeczy dla mnie. Bardzo fajne. Pudełko już prawie puste, ale mamy jeszcze coś osobnego. I to są gratisy, z tego co wiem. Bo jak widzicie, tutaj już nie ma nic. Tak, tutaj mamy informację, że są to gratisy. Także otwieramy. Pierwszy gratis z góry. To jest mięta.
Mój króliczek jeszcze nigdy nie jadł mięty. Właśnie miałam w planach kupić, bo to jest jedno z ziół właśnie, których nie jadł i bardzo się cieszę. Tutaj mamy coś, dwa talarki brzozowe, otapiane warzywami, burak pietruszka. O, bardzo fajnie to brzmi, już tutaj otwieram z Wami. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ale ładne! Ojeja! Takie talarki, owinięte po prostu, tak jakby zatopione właśnie w tych wymienionych rzeczach. Fajny gryzak na ścieranie ząbków. Dziękujemy. Następny gratis, który widzę. Dwa razy rodeo smaczki, łosoś i kaczka. Tutaj otworzę i może wrócę. Nie zaglądałam, ale już odwinęłam. Tutaj mamy te dwa rodeo. I w środku są jeszcze takie drobne smaczki. Jest ich naprawdę dużo. Zobaczcie sami. Już Wam tutaj pokażę. I tak się prezentują te przysmaki. Takie już widzę, że będą smakowały. Luna w sumie może pierwsza przetestować. Proszę bardzo. Także smakują, Lunie. Następny gratis. I tutaj mamy jakąś gałązkę, taką grubą. Tutaj na liście jeszcze coś widziałam o gratisach. PS, tam w gratisach jest gałązka leszczyny, buziaki. Aha, dobrze, czyli już wiem. Gałązka leszczyny, bardzo fajnie właśnie, bo nam się już kończą takie gryzaki dla Frania i okruszka właśnie. Więc będzie miał Franiu pewnie. I tutaj widzę jeszcze drobne rzeczy. Gryzaki, ostropest, dwa razy dropsy Joder Farm, burak, lucerna granulowana i smaczki Versellaga Kawia Complete. Czyli tutaj mamy taki miks, że tam po kilka sztuk, bardzo fajne. Taki na przetestowanie i żebym wiedziała, co to jest. Bardzo też dziękujemy. I już ostatnia rzecz z gratisu. Bezbożowe. A tak, to są te marcheweczki. Oglądałam Twoje vlogmasy i widziałam. Ale fajnie. Właśnie się zastanawiałam, czy to będzie smakować, bo chciałam kupić ten kalendarz. I teraz będę wiedziała i jeśli posmakują, no to kupię pewnie w tym roku. Dziękujemy. Teraz Wam pokażę wszystkie rzeczy. Tak się prezentuje cała zawartość paczki. Trudno to było ułożyć, żeby się całe zmieściło w kadrze. Tutaj mamy stoisko z gratisami. Dwie mokre karmy. Całe paczki smaczków. Tutaj mamy cztery takie kabanoski. Luna chce do nas przyjść. Zaraz ją może tutaj weźmiemy, żeby zobaczyła. Piękne naklejki. Zabawki dla piesków. Tutaj ten tunel dla okruszka. Żwacz mielony, o którym marzyłam. I tutaj stoisko słodyczy dla mnie. Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Luna tu przyszła zobaczyć, co my tutaj mamy. No tak, to dla Was, no. Także my, Oliwce, jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że zrobiłyśmy wymiankę i za takie wspaniałe rzeczy. A jeżeli Wam filmik się spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Będziemy bardzo wdzięczni, ponieważ znajdziecie u nas dużo różnorodnych filmików. No także do następnego.